dobra, kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Już teraz nie vlog ma się. Wyszliśmy właśnie z Laurką na spacerek. Mamy 30 grudnia. Jak widzicie, pogoda u nas dopisuje, nie ma mrozu. Jest cieplutko, jak na tą porę roku, bo jest prawie 11 stopni. Laurka, jak widzicie, idzie przed sobą. Przede mną, przepraszam. No i idziemy do parku pozwiedzać troszkę. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Laurko, na ulicę nie wchodzimy, zaraz tam idzie dzidzia. Dzidzia tam płacze, idź do dzidzi, trzeba przytulić. No i idziemy tak właśnie popatrzeć, co się będzie działo dzisiaj. To już nasz chyba trzeci park, który odwiedzamy na vlogu. Patrzcie, tutaj mamy taki już większy plac dla takich większych dzieci, ale myślę, że Laura niedługo opanuje te place i będzie się bawić. Idziemy dalej, pokażę Wam, co tam jest dalej. Może Wy mi tu podpowiecie, jak się nazywa ta gra. Rzucają sobie kulkami, mają tutaj w parku specjalnie zrobiony ten plac. Nie wiem, czy to jest brycz, czy squash, tak jak mój mąż mówi. Tu mają taką chatkę, przy której mogą siedzieć. Nawet im to i to ja zrobili. Tak więc myślę, że fajne miejsce do grania, a jest tutaj dużo na przykład Chorwatów, którzy grają w to. Plac, mniejszy plac zabaw dla dzieci, taki chyba już od roczku wzwyż. A tutaj mamy po przeciwnej stronie właśnie te takie opony do huśtania się. I tam jeszcze w oddali, tam daleko, daleko jest trzeci plac zabaw, ale już na niego nie idziemy, bo Laurka jest do spania i po prostu nie będziemy już tego pokazywać następnym razem. Tak więc tam w oddali jest jeszcze jeden plac zabaw, a tu za tą górką znajduje się żłobek. Tutaj, jak widzicie, wychodząc z parku, mamy taki mini pole do gry w piłkę. Tutaj mamy kosza, a tu jeszcze mamy do grania w ping-ponga. Tak więc myślę, że jest to super zaopatrzone, tak żeby spędzać fajnie czas. No i zobaczcie, dzisiaj odwiedzamy już trzeci plac zabaw. Teraz jesteśmy między blokami i tutaj jest nasza jedna, jedyna huśtawka, do której można Laurkę wsadzić i pohuśtać, bo niestety nigdzie indziej takiej nie znajdziemy. Tu mamy taki też mini plac zabaw. Tam w oddali, nie wiem czy widzicie, jest takie autko, do którego można wsiąść i też się bawić w nim. A Laurka, jak widzicie, dzisiaj zadowolona, bo w końcu dotarła na swoją huśtawkę. No, chodź, pohusiamy. I husiu! No, tak więc dzisiaj dzień trochę aktywnie. Później idziemy do domu, odgrzejemy sobie obiad i będziemy się bawić. Pokażę Wam, co kupiłam w Aldiku dla Laury, ale to już jak będziemy w domku. Słuchajcie, tak jak ja Wam mówiłam, kupiłam te ładne pudełeczka na zabawki, ponieważ Laura to, co ma tutaj, to ma z Pepco. I patrzcie, co się z tym wydarzyło. To już jest całe pogięte, więc stwierdziłam, że kupię nowe. Ten jest o wiele mniejszy chyba od tego, bo to są 30, 30 na 30 na 30. Tak wyglądają. Tak, o. Mam jeszcze taką dziurkę. Więc zaraz to ładnie poskładamy. I zrobimy u Laurki małą selekcję do zabawka. Opowiem Wam, już mnie denerwuje to, że ten jest już taki zniszczony. A zanim ja pojadę do Polski i kupię sobie Pepco nowe, no to trochę jednak nie. Patrzcie, wygląda to tak. Nie jest to jakieś mega skomplikowane, ale jednak swoją robotę, mi się wydaje, zrobi. Tutaj ładnie ten, a ten jest o wiele, mi się wydaje, stabilniejszy, twardszy, że Laura nawet jakby na niego chciała usiąść, bo ona przez to, że ma też z Pepco to drugie, na nie może siadać. I na tamto też siadała, no i tamto się niestety połamało. No jak widzicie, Laurka nie ma jakoś zbytnio dużo zabawek. Tylko tyle co wózek tutaj. Brakuje nam chwilowo stoliczka, bo jest na balkonie. Ale tu ma jeszcze ten basen z kulkami. Ale na razie posegreguję sobie szybko zabawki i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. No i patrzcie, posegregowałam sobie tu zabawki. Tu będą miała, Laura będzie miała klocki i tam jakieś grabki, łopatki i tak dalej, a tutaj różne inne pierdółki. No, pokażę Wam, jak wygląda ten stary. Niestety
No, nie wygląda on najlepiej, jest już po prostu całe połamane. Ona mi się fajnie wpasowywał w kolor ścian u Laury. No to są troszeczkę jaśniejsze, ale jakoś tak bardzo mi to nie przeszkadza. Powiem Wam, że na razie na chwilę obecną jako chwilowo zamienne na pewno się sprawdzą. Tutaj mają takie fajne pokrywki, więc też można je zamknąć. Można coś jeszcze na tych kartonikach postawić. Tak więc myślę, że fajna opcja. Kosztowały one 6 euro, więc myślę, że fajnie się tu będą wpisywały w ten Laury kącik. O, i postawię na nich jeszcze te Laury książeczki, co ona się tu nimi ciągle bawi. Nie wiem jak u Was, ale moje dziecko po prostu zjada książki. Zjada. Wszystkie książki są zjedzone. Wszystkie, jak widzicie. To są akurat wszystkie niemieckie, bo akurat kupiłam w Caritasie, tak jak Wam mówiłam. Kupiłam je w Caritasie po, nie wiem ile te książeczki kosztowały, ale gdzieś chyba z 30 książeczek za 10 euro kupiłam. Ale one miały różne ceny. Jedne były po 10 centów, drugie po 50, inne po 70. Tak więc ceny się uzupełniły. A myślę, że teraz to fajnie tu wygląda. Laura ma taki właśnie swój kącik. Tu ma jeszcze swoją piłeczkę. No a ten biedny pójdzie niestety na stracenie. Tak więc jak będę w Polsce, to sobie po prostu kupię. A też tutaj, gdzie teraz obecnie stoją te zabawki Laury i te kartoniki, to będzie stała na pewno taka, taki regał, co można właśnie wsunąć te pudełka i będzie to tu uzupełniało wszystkie te meble Laury, co są. No jak widzicie, zapas pampersów z Polski jest. Tak więc myślę, że Laura będzie miała zapas do drugiego roku życia, bo trochę tych pampersów tam u góry jest. Kto kiedyś, jak był dzieckiem, uwielbiał Kinder Niespodzianki? To chyba nigdy nie wyjdzie z mody, powiem Wam szczerze. Ja nie mogłam się zawsze doczekać, aż tata przyjdzie z pracy albo mama i kupi taką Kinder Niespodzianę. To jest akurat niemiecka, bo jedziemy do znajomych. Ale powiem Wam, że smak to się chyba tego nie zmienił. Jest cały czas taki sam. Kochanie, wypowiedz się jeszcze raz. O co chodzi w tej Kinder Niespodziance? O zabawkę, a nie o smak czekolady. Tam zabawka była najważniejsza. Zabawka, mówisz? Co można znowu poskładać. No, a są tacy, co pozbierali na przykład 1000 takich zabawek albo i więcej. Znam takich zbieraczy, co mają całe skrzynie tych zabawek. Co ty, Laurka, teraz robisz? Brum, brum! Muszę Wam pokazać, jaką Laurka ma piękną grzywkę, bo mój mąż powiedział, że dziecko nic nie widzi na oczy, wziął nożyczki i po prostu jej obciął. Po prostu wziął i obciął. Co nie, kochanie? Ja dzisiaj bardzo krótko chciałam Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzącego nowego roku 2021. Jest dzisiaj 31 grudnia, jest około godziny już 17. Jak widzicie, dzień się ma ku schyłkowi. I powiem Wam, że ten Sylwester jest dość smutny. Jest bardzo smutny, bo jak normalnie w zeszłym roku o tej porze już było bardzo dużo fajerwerek wystrzeliwanych, tak dzisiaj nie ma nic. U nas niestety w Niemczech jest zakaz sprzedaży fajerwerków, zakaz ich strzelania, chyba że tylko na własnej posesji. Tutaj przed blokami nam nie będzie wolno. Tak więc
Kochani, ja życzę Wam, żeby się spełniły Wasze wszystkie marzenia, żebyście byli szczęśliwi, żebyście byli zdrowi, żeby ten koronawirus zniknął i przede wszystkim, żeby ten nowy rok był dla Was nowym rokiem, z nowymi postanowieniami i ze wszystkim, czego sobie życzycie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego od Jagiellonek w Niemczech. O, poleciało jakiś pierdek. Na auto tam wrzucają. No dawaj chociaż jedno. Dzień dobry kochani, witam się z Wami 1 stycznia. Tak, tak, jest już 1 stycznia. Tak jak Wam mówiłam wczoraj, no ten nasz 1 stycznia był mega smutny. Myślałam, łudziłam się jednak, że do północy, że będą jakieś fajerwerki. Były może z 3-4 puszczone. Może ktoś jeszcze miał na zapasie. A tak to nic nie było. Było tak smutno. Laurka mi się tu wspina do niej na łóżeczko. Siedzę z nią teraz, bo mój mąż odsypia. Odsypia Sylwestra, który był dla mnie no mega nudny. Ja już powiem szczerze, że chciałam po godzinie pierwszej lub drugiej iść spać, bo mimo to, że byliśmy ze znajomymi i naprawdę miło się spędzało czas, to było mega smutne. Nie wiem, ja jestem jakoś tak przyzwyczajona do tego, że jednak są te fajerwerki, że coś się jednak dzieje. Myślałam, że dziewczynki wstaną, bo była jeszcze jedna dziewczynka, że wstaną, zobaczą te fajerwerki, że się obudzą, no, ale nie miało ich co obudzić. No ale to też nie jest nasza wina, że no, nastała ta pandemia i dzieje się, jak się dzieje. Pokażę Wam, jak się Laura bawi. To jest ciekawe doświadczenie. Laurka oczywiście wprowadza swoje rządy tutaj. Mama siedzi u niej na łóżeczku. A ona się tutaj bawi grzecznie. Jakoś muszę jej zagospodarować czas, bo ona poszła wczoraj poszła o 11 spać, ale wstała o 8:30. No i ona ma energię, a ja już tak powiem szczerze, powoli już mnie też zmęczenie łapie, bo wczoraj nie spałam do godziny 5, bo bardzo bolała mnie noga, bo mam problem z nogą. No a poszliśmy chyba spać o 2:30 też dzisiaj. Wstaliśmy o 8:30. Zjedliśmy ze znajomymi śniadanie. Wypiliśmy kawkę, zjedliśmy pyszne ciasto. No a teraz jesteśmy już w domku. Laurka sobie tutaj organizuje, że tak powiem, trochę sama czas, ale też, że tak powiem, liczy na mamę. Co nie, Laurka? O, kuku. Laurka, co robisz? Co robisz, łobuzie? Laurka sobie, widzicie, wysypała swoje klocki. I tak się bawi. Powiedzcie mi, bo w sumie moja córka będzie miała już niedługo 17 miesięcy. Czy macie dalej te stoliczki edukacyjne? Laura go po prostu uwielbia cały czas. A jeszcze jak on gra, to już w ogóle, czekajcie. Nie wiem, czy on teraz zagra, czy baterii nie wyciągam, bo on nam się w nocy potrafi włączyć. O, nie. Co to, Laura? Zrób klik. Zrób ładnie klik. No. Te. Tato? No ślicznie, kochanie. No i Laurka tak się tu bawi. Ja siedzę u niej na łóżku. O, włączyłam kolejną zabawkę. Misia edukacyjnego. No, Laurka ma część zabawek w języku polskim, a część zabawek w języku niemieckim, tak więc no staramy się jej przekazywać oba języki, ale czy Laura je pojmie? Zobaczymy. Na pewno jak pójdzie do żłobka, to szybciej złapie język niemiecki, bo na razie nie wracamy do Polski. Zobaczymy, jak nam się tu potoczy życie. Jesteśmy tu już w sumie, wczoraj sobie uświadomiłam, że w tym roku minie 6 lat, jak jestem za granicą. I przez te 6 lat się wydarzyło tyle, że no bardzo dużo się wydarzyło. W sumie od 2015, tak, od 2015 zrezygnowałam z pracy w Polsce, obroniłam się w sumie w terminie późniejszym na studiach, bo wyjechałam w lipcu,
A na pierwszy termin obrony niestety nie mogłam liczyć, bo nie miałam napisanej pracy. Z tego względu, że cały czas byłam albo w pracy, albo no nie było czasu, żeby pisać pracę za bardzo, gdy idzie o mnie. Ale później w listopadzie się obroniłam na piątkę i mam licencjata z finansów i rachunkowości. Teraz oczywiście z tego nie korzystam, bo nie pracuję. Teraz pracuję w elektronice, ale może kiedyś jeszcze będę miała okazję pracować w swoim zawodzie. Na razie póki co realizuję się w zawodzie matka. Jak widzicie, Laura sobie broi, chodzi, lata, biega. Teraz powiem Wam, że ona się strasznie wszystkim interesuje. Naprawdę wszystkim. Wszystko musi zobaczyć, otworzyć, dotknąć, zobaczyć, czy szeleści, czy nie szeleści. Ale pewnie te dzieciaczki tak po prostu mają w tym wieku. A tam w pokoju, w salonie mam włączony telewizor, bo akurat przyszłam teraz w czasie przerwy, bo Laura mnie tu zaciągła. No, wrzucaj klocki tu. Tu wrzucaj. No, wrzucaj, sprzątaj. Sprzątaj, sprzątaj. No, sprzątaj ładnie klocki do pudełka. Sprzątasz? Nie, ty się będziesz bawić. No to się baw ładnie. Tak? Nowy rok z Kevinem, co nie, kochanie? Laurka, tobie się też podoba, no nie? Laurka, jak tam twoje śniadanko smakuje? Tak? A zjedz pomidorka ładnie. Gdzie masz pomidorka? Gdzie jest pomidorek? Pokaż, gdzie jest pomidorek. Oj, coś w ząbku utknęło. Oj, tak, utknęło w ząbku. No, a teraz pomidorka. O, jako nie możesz się zdecydować, tak? No, niam, niam.